Dokładnie 20 spotkań w swoim debiutanckim sezonie w drugiej lidze rozegrali w tym roku zawodnicy rezerw Lecha Poznań. Tę część rozgrywek zakończyli serią sześciu spotkań bez porażki i w umiarkowanie dobrych nastrojach mogą udać się na przerwę zimową. Te ostatnie kilka miesięcy w wykonaniu drugiej drużyny Lecha Poznań były pełne wzlotów i upadków, no bo z jednej strony mieliśmy do czynienia z trudnym początkiem w drugiej lidze, no nie można się temu dziwić, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jest to debiutancki sezon dla, dla drugiej drużyny Lecha Poznań. Jeżeli weźmiemy pod uwagę również taką rzecz, że jest to zdecydowanie najmłodszy zespół też w swojej stawce oraz to, że aż 21 debiutantów w tych rozgrywkach zdecydował się desygnować do gry trener Rafał Ulatowski, to nie może to dziwić. I Czemu jeszcze wzloty i upadki? No, warto tutaj wspomnieć chociażby o tym, że na początku zespół rezerw głównie punktował u siebie, później na wyjazdach, później z kolei przytrafiła mu się ta negatywna seria bez zwycięstwa, która trwała przez aż sześć spotkań ale wszystko dobrze, co się dobrze kończy, a na razie kończy się to dobrze dla zespołu rezerw, ponieważ zakończył on dotychczasowe zmagania w tym roku serią sześciu meczów bez porażki. Rezerwy niebiesko-białych stanowią część większego projektu Lecha Poznań. Stąd tym bardziej cieszy fakt, że w ich szeregach na poziomie krajowym ogrywali się zawodnicy, którzy w dalszej części sezonu występowali już w PKO Ekstraklasie w drużynie szkoleniowca Dariusza Żurawia. W tym kontekście można wymienić chociażby Jakuba Modera, czy Jakuba Kamińskiego. Co prawda pierwszy z Miał już za sobą debiut w rozgrywkach Ekstraklasy, które zaliczył jeszcze przed kilkanaście miesiącami w barwach Kolejorza. Ale już na przykład Jakub Kamiński zaliczył debiut na szczeblu centralnym właśnie w zespole rezerw Kolejorza. A później przyszło mu występować w rozgrywkach Ekstraklasy, w które zresztą wszedł, można powiedzieć, z takim małym przytupem. I tylko pozostaje się cieszyć z tego, że, że ta druga liga, w której występuje druga drużyna Lecha Poznań, przydaje się właśnie do... Ogrywania tych młodych e, na tym poziomie krajowym. Do walki o ligowe punkty druga drużyna powróci w marcu przyszłego roku, kiedy to zainauguruje kalendarzową wiosnę domowym pojedynkiem ze Stalą Rzeszów. Powiedziałbym optymistycznie, patrząc oczywiście, że możemy spodziewać się lepszej wiosny w wykonaniu Lechitów niż. E, niż zaprezentowali się oni jesienią. Tutaj wziąłbym pod uwagę takie czynniki, jak to, że ten zespół z każdym meczem e, widać było, że był dojrzał, e, że pod koniec rundy już nie przegrywał spotkań, które wydaje mi się mógłby, e, mógłby mieć problem w nich jeszcze na początku sezonu, żeby uratować ten punkt, żeby go wywalczyć, wyszarpać e, jakimś boiskowym boisko, cwaniactwem, e, właśnie taką mądrością. A już pod koniec tego roku widać było, że, że ci młodzi zawodnicy, właśnie życi. Młodzi Lechici, już jak najbardziej takim cwaniastwem, potrafią się wykazać, że też fortuna jest po ich stronie. I, i, i liczę na to, że, że właśnie wiosną też to będzie wyglądać w takich barwach. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, grupa Aforti.